Polki odpadają z mistrzostw świata. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wczorajszym meczu i o meczu, który się odbył tydzień temu w piątek. Opowiem wam, dlaczego Polki odpadły o walkę o mistrzostwa świata i dlaczego ja przed pierwszym meczem na poprzednim odcinku mówiłem, że Polki są faworytem turnieju. Znaczy faworytem tego dwumeczu. Zacznijmy od tego, że dwie zawodniczki podstawowe, czyli Andrea Lekić i Dragana Cwicz, kołowa i rozgrywająca, nie zagrały w tym meczu. I należy dodać, że Polska przegrała swój pierwszy mecz w Serbii. Jeżeli pierwszy mecz by się odbył na minimalnej stracie, czyli na przykład, nie wiem, 4-3 bramki, to Polki są w stanie odrobić u siebie ten wynik, czy byłyby w stanie odrobić ten wynik. Oczywiście, nie ma co myśleć, nie ma co gdybać. Wiadomo, nie ma co gdybać, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Czytam dużo innych artykułów i bardzo fajna postawa kibiców, że nie krytykujemy dziewczyn, bo dziewczyny dały z siebie maksa. Dały z siebie dużo energii, dużo siły, dużo poświęcenia. To nie jest ich wina, że przegrały ten mecz. Oczywiście w głównej mierze. Zacznijmy od pierwszego punktu. Według mnie pierwszy punkt to jest zaprzepaszczenie młodych dziewczyn. Wprowadzanie tych młodych dziewczyn. Mi chodzi bardziej o wprowadzanie do polskiej ligi. Drugi punkt to jest polska liga. Polska liga jest fatalna. Polska liga jest źle zorganizowana. Polska liga ma wiele problemów. Polska Liga w ogóle, nie da się tego oglądać. Polską Ligę, oprócz meczu kilku meczów, gdzie na tym najwyższym poziomie, da się to oglądać, reszta nie. Zostało zaniedbane szkolenie. Zostało zaniedbane płacy zawodnikom, bo z tego co ja wiem, a gdzieś tam się dowiedziałem, to zawodniczki z gorszych zespołów nie mają płacone na czas. To w jakim świecie my żyjemy? To jak nasza piłka ma się rozwijać? Oczywiście ja przed meczem mówiłem, powtórzę się, że Serbia przegra z Polską, ale zobaczyłem skład Serbii. To tam grają takie dziewczyny jak Poblazic, gdzie gra we Francji, na Węgrzech, gdzie węgierska liga strasznie się rozwinęła, francuska jest bardzo mocna, w Rumunii niektóre grają, czy w Czarnogórze, czy w bardzo fajnych, przyzwoitych zespołach. A u nas Aleksandra Zych, oczywiście, ona gra w Metz Handball, to nie da się ukryć, że gra we Francji, ale i tak nie pełni tam pełnej roli. Wchodzi na bardzo pojedyncze pojedynki, ale w tych największych nie gra. A według mnie nie idzie oszukać rytmu meczowego. Fajnie jakby obejrzała to jakaś zawodniczka ten film. Szczególnie chcę się odnieść do Kingi Akrup, bo Kinga Akrup grała w Budocznym Podgorica. Naprawdę, ta dziewczyna dawała mega potencjał. Była mega gwiazdą. Teraz jest mniejszą gwiazdą, bo ten blask, który oczywiście przeszła do polskiej ligi, z automatu musiał się obniżyć, bo ona musiała się dostosować do poziomu polskiej ligi. I nie możemy krytykować przez pryzmat tych mistrzostw Europy, czy tych kwalifikacji do mistrzostw świata, bo Kinga, jak ja pamiętam, jak grała właśnie w Budocznym Podgorica, to dawała jakość, dawała wszystkie argumenty innym zawodniczkom, że one też mogą chcieć walczyć. Oczywiście jest Karolina Kudłacz-Gloss, która gra w niemieckim zespole Bettingheim, ale ona też, według mnie, niemiecka liga też jest słaba. I też trzeba zaznaczyć, że Karolina już nie jest młodą dziewczyną. Ona ma swój wiek, ona ma prawo być zmęczona, ona ma prawo grać gorzej, ale nie mamy zmienniczek. Jak Kinga Grzyb zakończyła karierę, lewoskrzydłowa, to automatycznie na jej miejsce nie było kogo. Mamy wybitne bramkarki, oczywiście, ale jak ustawiasz się tak fatalnie w obronie, jak ustawiały się w Polki w pierwszym meczu, bo oglądałem powtórkę pierwszego meczu, to nie jesteś w stanie wejść na wyższy poziom bramkarki. Nie ma takiej możliwości, bo jeżeli Poblazic czy Klepstezak rzuca praktycznie sam na sam z bramkarzem, to jak taka dziewczyna, jak Weronika Gablik czy Adriana Płaczek ma to obronić? Ciężko, naprawdę.
też czwarty punkt jest taki, że zwolnienie Leszka Krowickiego, nie wiem czy to coś da, czy to właśnie nie jest. Oczywiście Leszek nie ma pomysłu na kadry, nie ma pomysłu. Po prostu gramy tym samym starym schematem, gdzie to 2 lata temu czy 3 lata temu wychodziło. I pan Leszek nie ma pomysłu na kadrę, tak jak mówiłem, ale moim zdaniem zwolnienie Leszka Krowickiego będzie zamiatanie pod dywan. Zamiatanie tych samych brudów tylko pod dywan, a później na jakimś innym turnieju wymiecienie tego z powrotem. I dlatego uważam, że musimy kolejne Mistrzostwa Europy, gdzie na pewno awansujemy, bo awansują dwa zespoły, musimy zacząć już dzisiaj budować kadrę. Może dać odpocząć kilku zawodniczkom, na przykład Kindze, Karolinie, bo jak King odejdzie, bo Karolina, to wyjdzie kompletny dramat. Tu nie ma tutaj mówić, że Polki ten mecz przegrały, bo nie ma jakiegoś dramatu, nie ma jakiejś sensacji, bo można było podświadomie pomyśleć, że te Polki nie są na takim wysokim poziomie, że skończyła się nam amunicja, skończyły nam się pomysły. Wiadomo, że nie grała Joanna Drabik, połowa, to też może miało jakiś wpływ. Dlatego ja uważam, że musimy powoli, ale rozsądnie działać. Musimy też się skupić na tym, aby TVP Sport pokazywało Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Japonii. Bo jeżeli nasza polska telewizja przestanie pokazywać tak wielkie turnieje, jak są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy jakakolwiek telewizja, nie mówię o Polsacie, nie mówię o TVP czy Polsacie, nieważne, byle jakaś polska telewizja, że w polskich kanałach, w polskich domach leciała piłka ręczna, abyśmy nie zapomnieli, że w tym miejscu też byliśmy. Bo widzimy, jak u mężczyzn jest. Nie było pokazywanych mistrzostw Europy, mistrzostw świata w Danii. No czyli powoli ta piłka ręczna umiera, a nie możemy tego zrobić. Musimy cały czas, pomału, schematycznie, ale budować kadrę od nowa. Ja to powtarzam. Mamy młode dziewczyny, dajmy im rok, dwa, trzy, aby one się odbudowały, aby weszły na wyższy poziom i może z tego ziarenka wyrosną jakieś plony. Bo na początku trzeba zasadzić ziarenko, aby później coś wzrosło. I tak samo musi być w piłce ręcznej. W piłce ręcznej, w której jest mega problemów, czy to mężczyzn, czy to kobiet. Zrozummy jedną rzecz. Zacznijmy od polskiej ligi. Obudźmy tych kurwa działaczy, przepraszam za przekleństwo, ale obudźmy ich, bo kurde, to jest wielkim, to jest dosłownie ich wina, bo oni przespali tych panów w garniturach, mamy ich mnóstwo, ale oni przesypiają, bo taka jest prawda, przesypiają szkolenie w Polsce. Nie mamy trenerów wybitnych, nie mamy nawet kibiców, bo ile kibiców przychodzi na piłkę ręczną? 300, 400 osób? No panowie i panie, no kurde. Jak wy chcecie odbudować to wszystko, co tonie? Jeżeli wy nie oglądacie piłki ręcznej, jeżeli wy nie fascynujecie się piłką ręczną, jeżeli nie dajemy wsparcia dziewczynom, czy to chłopakom. Naprawdę, nie negujmy dziewczyn, bo to nie jest ich wina. Głównym przypadkiem jest polska liga, gdzie jest bardzo słaba, nie ma wielkiej rywalizacji. I to jest problem. I ten problem będzie się nawarstwiał, bo kiedyś zakończy Kinga Akruk, zakończy Karolina Kudłacz-Golos. Te dziewczyny zakończą. I nie mamy perspektywicznych dziewczyn na dzień dzisiejszy, niestety, które mogą wejść w ślady Kingi Akruk. A tak jak powtarzam, według mnie Kinga to jest wzór naśladowania. Ona przeszła tak fantastyczną drogę, tak mega trudną, że teraz nie wiem, czy jest w stanie wejść na kolejny raz na taki wyższy poziom, ale mam nadzieję, że Polki są w stanie odbudować się i wejść kolejny raz na wyższy poziom, bo Mistrzostwa Europy według mnie za 2 lata to będzie, na pewno tam Polki awansują na bank, bo awansują, tak jak mówię, dwie drużyny, to nie będzie problemu. I wtedy wróćmy znowu na szczyt i odbudujmy powoli, po troszeczku tą kadrę. Dziękuję za oglądanie tego filmu, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajkowanie i trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.